Środa, 29 maja. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Tuż przed godziną 3 w nocy z wtorku na środę nieznani sprawcy wysadzili w Godowie bankomat w budynku, w którym mieszczą się bank, poczta i urząd gminy. Trwa szacowanie strat, które mogą sięgać setek tysięcy złotych. Magda Sincewicz. Choć rano na miejscu wciąż pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki, to większość z osób, które spotkaliśmy przed urzędem, nie wiedziało, co się tu wydarzyło zaledwie kilka godzin wcześniej. Urząd pracuje bez problemu, tak samo poczta. Jedynie nieczynna jest placówka bankowa, bo została doszczętnie zniszczona. Mówią, że wysadziło jakiś bankomat, także nie wiem, nie mam pojęcia, coś w ten stylu. Pierwszy raz słyszę coś takiego. Tak jak jedziemy dzisiaj z żoną na zakupy, patrzymy, radiowozy stoją. No ciekawe. Nigdy się tu nic nie działo takiego niepokojącego. Takiego nie. Jednak to nie pierwszy raz, gdy ta placówka musi zmierzyć się z tego typu problemami. Kilka lat temu pracownicy przeżyli chwilę grozy. Był napad na bank spółdzielczy, zmieniły się systemy bezpieczeństwa w banku, wprowadzono pewne obostrzenia. No i było bezpiecznie, tak jak na ostatniej sesji w poniedziałek. Jesteśmy najbezpieczniejszą gminą w powiecie wodzisławskim i mimo tego zdarzenia myślę, że taką gminą dalej pozostaniemy. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Policjanci apelują do mieszkańców, którzy może słyszeli albo widzieli coś lub kogoś podejrzanego, o przekazywanie wszelkich informacji. Według wstępnych ustaleń sprawcy po dokonaniu wybuchu obudowy bankomatu dostali się do jego wnętrza, skąd skradli kasetki z gotówką. Następnie przy pomocy drabiny wyłamali futryny okienne, dostali się do wnętrza placówki bankowej, którą całkowicie splądrowali. Policja nie podaje informacji, ile pieniędzy zniknęło. Trwa szacowanie zniszczeń. Straty mogą być liczone w setkach tysięcy złotych. W sądzie apelacyjnym w Katowicach miała dziś ruszyć rozprawa odwoławcza w sprawie śmierci 19-letniej Barbary, która latem 2021 roku została przejechana przez kierowcę autobusu w centrum Katowic. O podwyższenie kary dla sprawcy wnioskowali prokuratura i oskarżyciel posiłkowy. Paweł Jędrusik. Sąd miał zająć się dzisiaj apelacją w sprawie wyroku dla kierowcy autobusu PKM Katowice, który w lipcu 2021 roku śmiertelnie potrącił 19-letnią Barbarę Esz. Na sali rozpraw zabrakło jednak jednego z mecenasów, który reprezentował oskarżyciela posiłkowego. Domaga się on podwyższenia wyroku dla kierowcy, ale nie doprecyzował, o jaką konkretnie karę wnioskuje. Obecność pełnomocnika dzisiaj dałaby nam jasność w tym zakresie, a taką najlepszą drogą byłoby sporządzenie tej apelacji w sposób jednoznaczny, umożliwiający procedowanie w sposób taki, który nie byłby narażony na zarzut bezwzględnej przyczyny uchylenia orzeczenia. Bo w przypadku, gdyby oskarżyciel domagał się kary dożywotniego pozbawienia wolności, wówczas sprawą musi się zająć 5-osobowy skład sędziowski. Dziś sędziów było 3. Wyższej kary domaga się również prokuratura. Prokuratura nie zgodziła się z wyrokiem sądu pierwszej instancji, w efekcie czego została wywiedziona apelacja, w której prokuratura kwestionuje ustalenia sądu w zakresie przyjętego przez Sąd Okręgowy w Katowicach zamiaru. Postuluje, iż sprawca popełnił zarzucanemu przestępstwo w zamiarze bezpośrednim, w konsekwencji czego domaga się podwyższenia wymierzonej kary. W pierwszej instancji kierowca autobusu PKM został skazany na łączną karę 16 lat więzienia. 600 dni, tyle ma potrwać budowa hospicjum w Rybniku. Kilka dni temu miasto podpisało umowę z wykonawcą, który ma postawić dwukondygnacyjny budynek w dzielnicy Niedobczyce. To już kolejna firma, bo poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy. Magda Sincewicz. By życie tych, którzy potrzebują profesjonalnej opieki, wyglądało znacznie lepiej, w tym miejscu w niespełne 2 lata powstanie hospicjum. Pomyśleli o tym ci, którzy od 13 lat prowadzą w Rybniku hospicjum domowe. Widzimy podczas tej opieki, że mamy tutaj ogromny deficyt, jeśli chodzi o miasto Rybnik, takiej opieki, gdzie rodziny, które nie są jakby wydolne w takiej całościowej opiece nad pacjentem, potrzebują takiego wsparcia, że tak powiem, całodobowego, i to chodzi właśnie o taką stacjonarną opiekę.
Budynek mógłby powstać szybciej, ale poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy, dlatego miasto ją zerwało. Teraz został wyłoniony nowy wykonawca. To Mostostal Zabrze, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego z Gliwic. Zgodnie z umową ma 600 dni na stworzenie hospicjum, w którym znajdzie się miejsce dla 30 pacjentów potrzebujących stałej opieki oraz dla 10 do dziennej opieki medycznej. Prace ruszą w pierwszych dniach czerwca. Obiekt będzie wykonany, można powiedzieć, pod klucz, czyli konstrukcja obiektu, która jest w większości dwukondygnacyjna. W jednej części jest kondygnacja zagłębiona w ziemi. Następnie rozpoczniemy oczywiście od robót fundamentowych, konstrukcyjnych, żelbetowych. Później wyposażymy skorupę obiektu w niezbędne instalacje, a później przystąpimy do robót wykończeniowych, robót elewacyjnych. A na samym końcu zrealizujemy zagospodarowanie terenu. Wraz z drogą wewnętrzną, parkingiem, infrastrukturą towarzyszącą i zielenią. W każdym ze skrzydeł zaprojektowano wewnętrzne patio, podcienie, a także taras dostępny z poziomu piętra. Koncepcja wyłoniona została w 2019 roku w konkursie architektonicznym. To jest niezwykle ważne. Ja myślę, że nikt z nas nie jest w takiej sytuacji, że nie zna nikogo, czy z rodziny, czy z bliskich znajomych, kto nie borykałby się albo teraz, albo kiedyś z chorobą nowotworową. Jest to bardzo potrzebne miejsce, tym bardziej, że w Rybniku do tej pory funkcjonowały tylko hospicja domowe, które nie zaspokojały tych potrzeb. By potrzeby cierpiących mieszkańców Rybnika i miast ościennych zostały zaspokojone, miasto wydało ponad 37 milionów złotych. Rozpoczyna się już drugi w tym miesiącu długi weekend. Niezależnie od warunków atmosferycznych, policjanci przygotowują się do zwiększonego ruchu na drogach. Kierowcy mogą spodziewać się większej liczby kontroli. Policjanci będą korzystać nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. Priorytetem będzie sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców. Karolina Komada. Autostrady, drogi wojewódzkie i krajowe, to tam policjanci spodziewają się dużego natężenia ruchu i tam też będą wzmożone kontrole. Wszystko po to, by zadbać o bezpieczeństwo. Żeby to bezpieczeństwo stało na jak najwyższym poziomie, na pewno eliminować będziemy tych, którzy pozwolili sobie na kierowanie pojazdem w stanie trzeźwości, jak również wszystkich tych, którzy zakłócać będą bezpieczeństwo, a więc przekraczających prędkość, przeliczających swoje możliwości brawurową jazdą, nie ustępujących pieczeństwa przejazdu, niewłaściwie zachowujących się wobec pieszych. Podczas ubiegłorocznego weekendu Bożego Ciała na śląskich drogach zginęły dwie osoby i zatrzymano ponad 230 pijanych kierowców. To właśnie nietrzeźwi stanowią ogromny problem i zagrożenie na drogach. Do 27 maja policjanci zatrzymali ponad 4 tysiące osób pod wpływem alkoholu. Przeprowadzili 1 100 000 badań kierujących pojazdami. Doszło do prawie 300 zdarzeń z udziałem nietrzeźwych. Na warunki drogowe wpływa też pogoda, a ta będzie zmienna. Mieszkańcy regionu otrzymali dzisiaj alerty pogodowe. Cały czas będziemy mieli taką dynamiczną, deszczową, zmienną aurę. Opady deszczu od 15 do 35 mm i oczywiście również możliwe burze. Natomiast temperatura maksymalna będzie cały czas dość wysoka, od 23 do 25 stopni. Będą również chwile ze słońcem, ale głównie w godzinach porannych. Drogi to nie jedyne zagrożenie w czasie długich weekendów. Innym są kąpiele w różnych zbiornikach wodnych, również tych niestrzeżonych, bo choć sezon się jeszcze nie rozpoczął, to już utonęły 3 osoby. Pamiętajmy o tym, żeby wybierać kąpieliska wyłącznie strzeżone, żeby nie wchodzić do wody i nie wskakiwać do wody, jeżeli nie znamy struktury jej dna. Równie ważne jest to, by nie wchodzić do wody, znajdując się w stanie po użyciu i po spożyciu alkoholu. Nadto, mając dzieci, przede wszystkim małoletnie dzieci pod opieką, musimy bacznie je obserwować. Nie możemy spuszczać ich z oczu. Bo chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, niezależnie czy nad wodą, czy na drogach. Rusza sezon na Dni Miast. Jako pierwsze będą świętować Mysłowice, w których imprezy rozpoczną się w czwartek 30 maja. W czerwcu bawić się będą m.in. mieszkańcy Bytomia i Chorzowa. Paweł Jędrusik. Na Słupnej w Mysłowicach już trwają przygotowania do jutrzejszych koncertów. W czwartek odbędzie się tutaj festiwal Bądź jak Jezus, ale Dni Mysłowic potrwają przez 3 dni. W piątek 31 maja rozpocznie się drugi dzień Mysłowic. Będzie to dzień koncertowy. Na scenie zobaczymy lokalne zespoły mysłowickie, ale także gwiazdę tego dnia, czyli zespół Obryszlejzen.
Z kolei 1 czerwca Mysłowice będą miały podwójne święto, Dni Miasta połączone z Dniem Dziecka. Z kolei w Bytomiu Dni Miasta ruszają 21 czerwca. To z okazji 770-lecia miasta. Impreza odbędzie się na Placu Sobieskiego, a dla mieszkańców przewidziano kilka koncertów. Będą to m.in. Kult, Nocny Kochanek, Smolasty, będzie to także zespół Baim, Pan Sawian, będzie też nieco gwiazd muzyki dziecięcej oraz muzyki rozrywkowej, w tym gwiazd sceny śląskiej. W Chorzowie Dni Miasta rozpoczną się 28 czerwca, tu też będą akcenty lokalne. Dzień Śląski, bo na scenie wystąpią głównie zespoły śląskie, ale także góralskie. Oczywiście strefy dla najmłodszych i atrakcje. Kolejny dzień przenosimy się z Podszybu Prezydent na Stadion Ruchu Chorzów przy ulicy Cichej 6. Tam dzień poświęcony piknikowi rodzinnemu. Na zakończenie obchodów odbędzie się Festiwal Kolorów. W maju mija 20 lat, odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej. Z tej okazji przy Stadionie Śląskim zostanie zorganizowany rodzinny piknik. Będą koncerty, warsztaty kreatywne, zajęcia sportowe i gry dla najmłodszych. Karolina Komada. Choć okrągła rocznica wypadła 1 maja, to obchody wejścia Polski do Unii Europejskiej trwają cały miesiąc. Jak przekonują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jest co świętować. Tylko w województwie śląskim z unijnych pieniędzy dofinansowanych zostało łącznie 13 tysięcy projektów na kwotę 44,5 miliarda złotych. To środki, które zmieniają nasze drogi, przyczyniają się do remontu dróg wojewódzkich, dróg lokalnych. To środki, które służą naszym uczniom w szkołach, pomocy naukowe, termomodernizację szkół. To środki, które trafiają do szpitali, do przychodni, na sprzęt nowoczesny. To środki, które ratują życie, choćby w pogotowiu ratunkowym. To środki, które służą rozwojowi 15 miękkich, do szkolenia, przeszkolenia, kwalifikacje zawodowe. To szkolenia, które służą przedsiębiorcom rozwijać swoje działalności, nawiązywać relacje międzynarodowe. Środki europejskie widzimy codziennie z nich korzystamy. Pieniądze te widoczne są też w Parku Śląskim i zostały wykorzystane na przykład przy modernizacji kolejki Elki czy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Wprawdzie akurat remont Stadionu Śląskiego nie miał unijnego dofinansowania, ale to właśnie przy nim odbędzie się rodzinny piknik z okazji 20-lecia Polski w Unii. Trwają już przygotowania. Pomiędzy bramami numer 3 a numer 5. Fantastyczne wydarzenia dla dzieciaków, dla dorosłych, muzyczne, kreatywne. Będzie Cleo, Sarah James, zagra Ostry, tak zwany OSTR, oczywiście Budka Suflera i Demono. Koncerty rozpoczną się o godzinie 15 na dwóch scenach, ale inne atrakcje będą dostępne już od 12. Wstęp jest bezpłatny. Tak kończymy środę w informacjach. Miłego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.